Jestem zaszczycona i przeszczęśliwa, że mogę przywitać naszą tytułową bohaterkę konkursu, panią Barbarę Kosmowską. Witamy. No ale nie mogło być inaczej, bo pani Basia Kosmowska zawsze jest z nami na każdej edycji, bo pani Basia bardzo kocha swoich czytelników. Jak co roku konkurs, właśnie tak jak mówię, był w drużynach głosowych. Dla nas ta idea dzielenia się książką, opowiadania sobie o niej jest bardzo ważna, bo ten konkurs nie ma na celu rywalizacji. On ma na celu przeczytanie książki i właśnie takie dzielenie się, opowiadanie wrażeniami po przeczytaniu. Myślę, że ta możliwość właśnie dwuosobowych drużyn jest tutaj bardzo cenna, co zresztą kiedyś wyszło nam w czwartej klasy. Gratulujemy serdecznie. Proszę bardzo. Pani mieszaną, gratulacje. Julia Komenda. Szkoła Podstawowa w Bukowszy. Teraz zapraszam. Po pierwsze dlatego, że kiedy na was patrzę, to siłą rzeczy widzę siebie. Też małą dziewczynkę i trochę starszą, już prawie dorosłą, która tutaj się urodziła. Jeśli nie w Gorowym Młynie, to bywała tam na wakacjach. Jeśli nie w Studzienicach, to zdarzało jej się tam kąpać. Chodziła po Bytowie, po szkoły numer 1, tak jak jedna z laureatek i